co może łączyć filologa i drzeworytnika. I to, co nas łączy poza przyjaźnią, to inspiracja, która pozwala inaczej rozumieć i drzeworyt, i filologię. Drzeworyt dał bardzo dużo, to znaczy zrozumiałem, że filologia jest czymś więcej niż tylko nieskończonym przypisem dodawanym do nieskończonego szeregu książek, które już napisano. Że w gruncie rzeczy jest myślą o tym, skąd bierze się słowo pisane i co jest na początku tego słowa i czym jest odpowiedzialność za to słowo. Właśnie Andrzej uświadomił mi, że drzeworyt to nie tylko pewna powierzchnia wyryta, którą odbijamy, ale drzeworyt to pewien ślad, który jest zostawiany od dawien dawna w historii kultury. I niekoniecznie musi mieć formę płaską deski, którą mozolnie ryje się, zastanawiając się nad tym, jaki jest związek między liniami a pamięcią drewna. Że jest także, może być kulą, która właśnie aż zaprasza do tego, żeby ją dotknąć i żeby dotknąć do tego, co jest u początku drzeworytu. Tak jak się można dotykać matrycy i myśleć o nich jako o pewnych formach plastycznych. Zastanawiać się, do czego odwołują się i drzeworyty, i odwołuje się kula, i odwołują się inne formy. W przypadku filologa to jest pytanie o to, kim jesteśmy wobec dawnych filologów, którzy mieli swój warsztat. Kiedyś w pewnej szkole znanej językoznawczej w Polsce pojawili się przybysze z zewnątrz. To byli Węgrzy i bardzo chcieli poznać warsztat tej szkoły językoznawczej. I przez długi czas ich zwodzono, bo właściwie wstydzono się pokazać to, co nazywa się warsztatem. Aż w końcu zaprowadzono ich na strych pewnej uczelni i tam na strychu stała szafa na tle pięknej arabeski zacieków z nieszczelnego dachu. I pokazano im na tej szafie skrzynki katalogowe rozpadające się, mówiąc ze wstydem, to jest nasz warsztat. Ale nie śmiali się z tego, dlatego że wiedzieli, do czego wracają w gruncie rzeczy, że wracają do czegoś, co niekoniecznie należałoby ujawniać, co wskutek różnych przemian współczesności no, stało się wstydliwym zapleczem intelektualnej i artystycznej twórczości. To, co widzimy w bibliotece, jest fragmentem, jest cząstką, nawet można powiedzieć, jest czubkiem góry, która jest no dość rozległa. Zawsze jest być może tak, kiedy pokazuje się fragment, że zastanawiamy się, czy ten fragment może powiedzieć coś więcej o człowieku. Stąd te moje słowa, które w gruncie rzeczy są archeologią i opisaniem przeszłości. Tu się zawahałem, bo to słowo jest może dzisiaj trudne do wypowiedzenia, artysty. Ale chciałem raczej powiedzieć drzeworytnika, bo to, co widzimy, jest fragmentem czegoś niesłychanie rozległego. Sama kula powstała na początku lat 90. i wydawało się, że jest jednym z wielu odkryć, że jest odkryciem w takim znaczeniu, w jakim można wymyśleć nową formę, którą będziemy realizować. Ale odkrycie kuli u Nowickiego stało się zupełnie czymś innym. Znaczy pytaniem, na ile to odkrycie jest uzasadnione. Czy to w gruncie rzeczy jest jakaś hybryda. I Andrzej Nowicki zaczął pytać, skąd się wzięła kula. Ale zaczął też pytać o to, skąd się wzięły inne formy. Bo to, co tutaj widzimy, to mamy przykład wydruku z kuli, mamy samą kulę, która jest jednocześnie matrycą, można powiedzieć prasą drzeworytniczą. Wielki drzeworyt, który nazywa się tramwaj łódzki, właściwie regionalny tramwaj łódzki i przybrał formę księgi, takiej złożonej w harmonii. I można by spytać właśnie, co łączy te wszystkie formy, które są z pozoru no, niepodobne do siebie. Znaczy można powiedzieć, że łączy je autor, ale to właściwie nie powiedzieć jednak nic. Można powiedzieć, że wszystkie wyrastają z drzeworytu, ale z czegoś więcej. Znaczy one wyrastają według autora spragnienia ludzkiego wyciskania form, odciskania śladów, że u źródeł jest coś więcej, że ta kula ma w czasach niesłychanie dawnych, o tym autor opowie, swoją formę cylindryczną,
że w gruncie rzeczy od dawna toczono coś po materiałach, odciskając ślady. W tym sensie gdzieś znajdują się formy, które początkują to, co tutaj widzimy. Ale to jeszcze mało, bo gdzieś u źródeł tych form znajduje się słowo matryca. Słowo matryca, które oczywiście ma formę materialną, jakoś urzeczawia się w jakimś kształcie szczególnym, ale w gruncie rzeczy jest ideą szczególną. Ideą, za którą się kryją oczywiście skojarzenia z tym, że jest to matka. I Nowicki, ja nie wierzę w tę interpretację, tak serio mówiąc, Nowicki łączył kulę z rodzeniem, z tym, że w gruncie rzeczy toczymy coś, wydobywając z siebie. Nie wierzę tej interpretacji. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej sprawie. Te przedmioty, które widzimy, mają związek z miastem, z której ta kura się toczy i dotoczyła się aż do Krakowa. Znaczy mają związek z Łodzią, ale szczególny. W Łodzi jest wielu artystów, ale jedną z tych metafor, która tłumaczy los artystów, jest kamień, który wpada w watę, albo kamień, który wpada w pieluszki. Czyli dzieło, które nie ma rezonansu, które nie staje się dziełem komunikującym coś innym, które nie staje się początkiem rozmowy. Że właśnie w tym mieście takim zbudowanym przez geometryczny umysł, jakim jest Łódź, gdzie nie ma zaułków, wiatr wywiewa wszystkie idee i wszystko, co ważne. Więc ten kulę Nowicki toczył po Piotrkowskiej, bo Piotrkowska jest takim miejscem. Proszę Państwa, kula to jest takie moje dziesiątko, ona ma 18 lat. No i już dojrzała. Wydrukowałem z niej nie tak dużo, bo około 20 różnych drzeworytów. Tu Państwo widzą dwa drzeworyty wydrukowane z kuli. To są z lat 90. na początku. Tak naprawdę, no to Bokański parę dni temu mi zarzucał, że ja tak mało tych drzeworytów w tej kuli wydrukowałem. A ja mu odpowiadam, że to nie jest takie łatwe, no bo kula nie jest pieczątką. Kulę trzeba toczyć. Jak tą kulę toczyć? Ja sam nie wiem, co. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze ważną rzecz, mianowicie dokąd mnie ta kula zaprowadziła. Więc po pierwszych drukach z kuli zacząłem badać, czym jest grafika. Ponieważ kula, patrzę na tę kulę, zadałem sobie pytanie, no czym jest grafik? I spadłem na taki pomysł, że mówię, muszę im dać tego referendum. Więc postanowiłem wyrzeźbić takie pieczęcie. Bo doszedłem do wniosku, że ta moja kula, czyli ta matryca, jest pieczęcią. A pieczęć jest takim terminem nadrzędnym nad w ogóle wszystkimi formami pradruku. I postanowiłem, że wyrzeźbię takie pieczęcie, które są znacznie większe, one są 10 razy większe. Zgodnie z rysunkami, z odkryciami archeologicznymi, więc to nie jest moja fantazja, tylko konkretne, znalezione pieczęcie, które mają 5000 lat, 7000 lat, 4000 lat. I zaczęliśmy z dziećmi, z młodzieżą i dorosłymi też pieczętować w gminie. Pieczęci znalazłem moją prababkę kuli. To jest ta właśnie. To fachowo się nazywa Kugelsiegel i 7000 lat temu używano takich kulek, takich matryc, takich pieczęci do na przykład pieczętowania zbiornika na wino. A jak tym się posługiwano, jak powielano z tego obraz, czy powtarzano, tego Państwu nie powiem, bo jeszcze tego nie zbadałem. W każdym bądź razie bardzo się ucieszyłem, ponieważ znalazłem prababkę mojej kuli. Dzięki mojej kuli. Ale pomyślałem sobie później, jak tak jeździłem z tymi matrycami i dzisiaj jeszcze w Łodzi mogą Państwo pojechać zobaczyć taką interaktywną wystawę. Całe przychodzą wycieczki i pieczętują z tych pieczęci i to bardzo fajnie wygląda. Powiedziałem sobie, że to jest za mało, ponieważ muszę coś na to pytanie, czym jest grafika, dalej odpowiedzieć. Więc wpadłem na pomysł, że zajmę się metaforą pieczęci. Ponieważ uważam, że metafora pieczęci dalej mnie zaprowadzi niż takie wyciskanie linii. I zrobiłem drugi taki naszyjnik.
To też jest najnowsze moje badania. Państwo pewnie myślą, no skąd ja te metafory wziąłem. A no po prostu otworzyłem Biblię i w Biblii mamy około 60 razy jest mowa o pieczęciach. Są to metafory, są to informacje i uważam, że taki naszyjnik, taki metafor, on dalej prowadzi niż te foremki, które wykonały. Dokąd mnie zaprowadzi, to nie wiem. W każdym razie jedna z tych metafor, którą się teraz zajmuję, jest to metafora z Hioba. Zmienia się nam glina pod pieczęcią i rzeczy stają się jak w szacie. I tutaj ta metafora mnie bardzo interesowała, ponieważ tak naprawdę w tej metaforze, czy chodzi tutaj o sygnę, czy chodzi o pieczątkę, czy chodzi o pieczęć cylindryczną. Ja podejrzewam, że chodzi tu o pieczęć cylindryczną. I później jak badałem tę metaforę, znalazłem też różne opisy bibliografów na ten temat. Więc najprawdopodobniej chodzi o pieczęć cylindryczną, która jest największą tajemnicą w ogóle pieczęci, które wykonałem z drewna. I chciałem Państwu dzisiaj pokazać ten wycisk tej pieczęci. Ale z moich studiów wynika, że jest jeszcze coś ciekawego w tej pieczęci, w której właśnie w tej metaforze jeden z biblistów to porównuje wycisk takiej pieczęci do świtu, do świtania. Czyli tak naprawdę, jeżeli weźmiemy tę matrycę, to ja zbliżam ją do gliny. Jeszcze grafiki nie ma, chociaż ona już jest. Tak? Zbliżam ją do powierzchni gliny i mogę bardzo, bardzo delikatnie zacząć tłoczyć. Czy... Gdzie się zaczyna ta granica? Nie ma granicy. Tak jak świt powstaje. Nie wiemy, kiedy zaczyna się świt, kiedy kończy się. Tak samo jest z tą matrycą. Czyli granice grafiki to nie są od do. To nie ma tych granic. Podobnie jak z moją kulą. I teraz, jeżeli ja zbliżam do gliny tę pieczęć cylindryczną, to bardzo delikatnie zaczyna się ten obraz. Mogę bardzo mocno. I teraz, nawet jak skończę, obojętnie w jakim momencie, to zawsze nie będę miał granicy tej grafiki. I myślę, że ta pieczęć cylindryczna no, jest po moim, przez następne lata znowu mi wypada, bo jest bardzo ciekawym obiektem i daje nam, nie daje nam odpowiedzi, czym jest grafika, ale nas przybliży. Także chciałem Państwu dzisiaj to zaprezentować do przemyślenia, do myślenia, czym jest grafika. Ponieważ no, różne są definicje grafiki, ale myślę, że moja kula, czy ta pieczęć cylindryczna jeszcze nam daje nowe zapytania.